Witam kochani, będzie duże wyzwanie. Dzisiaj będziemy mieli na grillu, zaraz wam pokażemy. Today eating płaszczkę będziemy jedli. Ok. I'll try this one? Yeah, I want. Widzicie? Poszła do wody. I tu pan przyrządzi. Wow! Na tym grillu. Dzisiaj mamy wyzwanie. Także dzisiaj będziemy to jedli. Także mamy już przyrząd na grillu. Normalnie. O! Bez ogona już oczywiście, ogon miała ucięty. Także niektóre to się jeszcze tutaj ruszały, widziałem. No zobaczymy, jak smakuje. O, tutaj solą przyprawiona. Zjemy to na miejscu. Także jak pan zrobi, zobaczymy, jak to smakuje. Powiem szczerze, nigdy takiego stworka morskiego nie jadłem. Widzimy się przy stole. Ok, kochani, więc mamy naszą ulubioną rybkę. Tutaj pokażemy. To jest płaszczka oczywiście. No co? Jakiś sosik. No, chili. No i oczywiście lemonkę mamy. Posypiemy lemonką troszeczkę. Ja dokładnie nie wiem jeszcze, jak to się je. O, nie za dużo, żeby nie zabić tego smaku. No i tak, zaczynamy. Aż jestem ciekaw, jak ta rybka smakuje. Zaczniemy po prostu bez żadnych po prostu tam sosików i tak dalej, żeby nie zabiło smaku. No, powiem wam, szczerze powiedziawszy, niebo w gębie, jak to się mówi, ale zobaczymy z nas tym sosikiem. Kochani, jak lubicie rybki, to wam powiem, że płaszczkę pierwszy raz jem. Pierwszy raz ją jem i po prostu jestem zachwycony tym gadem morskim, można powiedzieć, bo zobaczymy skórka, jaka jest. A? Przepyszne. Tak. Mogę powiedzieć, że całość jest usmażona elegancko, więc no co, zabieramy się do dzieła. Także rybka naprawdę jest zacna i może powiem co do ceny. Płaszczka tutaj, jest to centrum, można powiedzieć, turystyczne. 150 batów. Zobaczymy, na ile to wyjdzie, jeśli chodzi o funty. Ok, Google? 150 batów, ile to funtów? Sekundka. Ok, Google? 150 batów, ile to jest funtów? Zobaczymy. Przepraszamy, nie mogę się połapać. Ok, nie chcę. Ok, Google. 150 batów. Przelicz to na funty. Ile to jest funtów? 150 batów brytyjskich to 3 funty brytyjskie i 46 pensów. 3 funty, moi kochani, i 46 pensów za płaszczkę bardzo pyszną.
To jest 150 batów. Jakbym się targował, po prostu mógłbym troszeczkę taniej, ale naprawdę za ten cały przysmak, kochani, warto dać. Także no i chyba moi kochani, nie ma ości, bo wiecie, no najlepiej to, najgorzej to są te ości właśnie. Pyszne. Więc ja, kochani, zabieram się do jedzenia, a wam życzę miłego dnia albo miłego wieczoru, bo nie wiadomo jaki, o której wstawię ten filmik. I tyle. Kingfi i co dalej? Trzymajcie się, kochani. A! Nie zapomnijcie zasubskrybować, dać linka, jakiś komentarz. Czy lubicie taką rybkę, czy nie? Trzymajcie się. Pa!